Yo, 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 witam, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych tutaj odbiorców. Moi drodzy, kolejny wspaniały materiał od zera do zera, tym razem nietypowo. Nietypowo dlaczego? Moi drodzy, już śpieszę z odpowiedzią. Nietypowo, ponieważ dzisiaj mamy giveaway. Giveaway na takowy nusturwialowy szkarłat na sieć. Jedne co musicie zrobić, aby takowy skin móc wygrać, no to moi drodzy w komentarzu napisać drop ze skrzynki Daily Case, którą otwieracie wchodząc z linku w opisie, wpisując tutaj mój kod, czyli kod REMSUA, dający wam 10% przy doładowaniu oraz 50 centów na start, no i następnie sobie otwieracie i chwalicie się, co wam wypadło. Moi drodzy, ja wezmę na moim przykładzie, dostanę oby coś dobrego. Jest i Sand Duna nowa, moi drodzy, bardzo wspaniały skin, zawsze o takim marzyłem. Oczywiście całość kierowana dla osób pełnoletnich, pamiętajcie o odpowiedzialnej grze, gra z głową, moi drodzy. To nie są przelewki, tak? Traktujcie to jako rozrywka. I jako rozrywka tutaj widzę, że możemy się dzisiaj pobawić, ponieważ, moi drodzy, Secret of Anubis, nowy event, którym na pewno się dzisiaj zajmiemy, a zarazem chciałbym wam pokazać nową, wspaniałą opcję, którą CSGO Skins dodał, moi drodzy. Jaka to jest opcja? Moi drodzy, na przykładzie Scarab Case'a zaprezentuję wam, jak ulepszyć skrzynkę. Czyli klikamy opcję Upgrade, co poprawia nam odsy skrzynki i wszystko jest udokumentowane w tym miejscu. Mamy zmianę statystyki, tak? Do nawet 27%, znaczy 27 raza. Wzrasta nam przykładowo drobu SPK'a, tutaj prawie dwukrotnie M4'ki. Co prawda wzrasta cena skrzynki również, aczkolwiek, moi drodzy, możliwe, że gra jest warta świeczki, dlatego dla testa otworzymy najpierw jedną bez takowego upgrade'a, później drugą z takowym bonusem i zobaczymy, jak to, moi drodzy, będzie wyglądać, tak? Tutaj mamy Scarab Case z dropem M4A4 Tooth Fairy, no 15-16 zł. Ze skrzynki za 21, teraz skrzynka kosztuje już 42 i sprawdzimy, co wypadnie teraz. Czy jednak te odsy się podniosą, czy dostaniemy coś ciekawszego? Ładny jest ten mag, ale niestety nie jest, moi drodzy, nie jest, moi drodzy, drogi, tak? Więc no, nie udało się tym razem, ale na pewno możemy sprawdzić inne kwestie. Oczywiście kwestia Król Wzgórza, czyli klasyczny ranking, moi drodzy, do którego dodajemy punkty i ustalamy się w szeregu tutaj najlepszych zbieraczy takowych punktów eventowych, które zdobywamy poprzez oczywiście skrzynki eventowe, moi drodzy. Strzelanie skina, czyli klasyczne pół, i dostajemy jakąś skórkę oraz handlarz bronią, czyli wrzucamy sobie daną kwotę punktów eventowych i wymieniamy to na skina. Proste, proste, moi drodzy. No dobra, Chikra Case. Sprawdźmy temat, moi drodzy, rozejrzyjmy się, zaraz ruszymy w te mocniejsze skrzynki, zaraz porobimy bitwy. Teraz was troszeczkę na najbliższych dniach, moi drodzy, zaleję tymi materiałami, aż będziecie, moi drodzy, no petarda, naprawdę chyba zapowiadam dzisiaj, jest to zapowiedź, moi drodzy, daily, prawdopodobnie. Jeszcze pomiędzy się pojawiałem inne materiały, bo przykładowo gramy sobie teraz w Minecrafta na streamach, robimy speedruny. Więc możecie wejść i kibicować, gdzie również otwieramy na CSGO Skinsie skrzynki, robimy bitwy z wami. A tutaj ta Chikra naprawdę zaczyna nam dawać całkiem przyjemne łupy, moi drodzy. Łupy, które naprawdę no zadziwiają mnie. M9 Bayonet Tiger Tooth. Może na upgrade'zie skrzynki uda nam się go dropnąć. Podwójna szansa. Niestety nie, ale i tak to jest, moi drodzy, absurd. 0,06%. Jest to naprawdę mało. Raz dostałem drop 0,00 bodajże. Ale to było raz przez moją 4-5-letnią, żebym tutaj karierę delikatnego polubienia ryzyka, tak, z jakim to się wiąże, więc ogólnie odsy czasami nie są na moją stronę, procenty, wiecie jak to jest, moi drodzy, czasami coś siądzie, czasami nie, tak. Jest to dość proste, logiczne. No i tak to właśnie, moi drodzy, wygląda. Dobra, otworzymy sobie dwie chikre na ulepszeniu, moi drodzy. Oczywiście piszcie jeszcze w komentarzu, jakie skrzynki chcecie, żebym otwierał, bo jeżeli wy nie chcecie otwierać,
Nie ma problemu, moi drodzy. Ja mogę otworzyć je za was. Jeżeli oczywiście macie jakąś ciekawość, którą skrzynkę chcielibyście zobaczyć, co byście chcieli, abym otworzył, no to możecie mi powiedzieć, tak? A jeżeli chcecie otworzyć i nie wydawać siana, no to, moi drodzy, idealny właśnie daily case. Dodatkowo możecie zgarnąć kosę, o której już dzisiaj wspominałem. Występuje ona tutaj. I moi drodzy, w kolejnych materiałach śledźcie, bo będzie, będą, moi drodzy, wyniki takowego zestawienia, tak? Dlatego ruszamy teraz może w coś innego, w coś takiego luźnego. Tutaj oferta limitowana, którą jeszcze utrzymujemy. Spróbujmy sobie otworzyć tego Gamma Doppler. Tutaj 1% szans, ale, moi drodzy, zawsze może być na miniaturkę. No i będzie na miniaturkę, jeżeli ją zedytuję dobrze, to chyba będzie. Ale otworzymy sobie jeszcze raz, no zobaczmy, co tam się kryje. Tutaj czasami coś przelatuje, ale to jest Kentucky tak zwane, no. Dobra. Case Battle. Robimy Case Battle Underdog. Póki, moi drodzy, są procentówki, to ja z tych procentówek oczywiście skorzystam. Procentowy Gamma Doppler razy 10 to będzie za drogo. Zrobimy sobie 5 takowych i zobaczymy, może uda nam się zwyciężyć. Oczywiście liczymy się z tym, że boty po prostu to dostaną. Takowy drop, ja to zgarnę, ponieważ Underdog charakteryzuje się tym, że musimy mieć jak najmniej jakby tutaj w portfelu pod koniec starcia. Jest szansa też, że nic nie wypadnie, no bo jednak tutaj oce są naprawdę znikome. Jest to ryzykowna skrzynka. No i taka, że długo się nie pobawicie, jeżeli chcecie, no bo na pewno można zrobić lepszy pożytek z takowej kwoty. Wydaje mi się, że lepszym nawet byłoby otwarcie jednej skrzynki za takową cenę. I właśnie w tym momencie to spróbuję zrobić. Może chociaż zgarnę naklejki. Nawet naklejek. Ale to nawet dobrze, bo więcej dostałem cashbacku. Dobra. Ruszmy sobie w... Teraz widziałem też nową skrzynkę Supreme Knife Case. Knife. Supreme Knife Case. Którą też można zaupgrade'ować, ale... No, moi drodzy, tutaj zrastają te oce, ale one są naprawdę znikome. Tutaj 90 razy większa możliwość tego Butterfly'a naprawdę przykuwa uwagę. I warto jest takie coś otworzyć, ale czy na pewno, no nie wydaje mi się, żeby otworzyć na samym końcu taką jedną. Ale póki co stestujmy podstawkę i na tej podstawce mamy całkiem dobry drop, jeżeli dotarłoby do Huntsmana. Straciliśmy, ale nie tak wiele tam, ponad połowę, 40% zwrotu, ale tym razem możliwe, że tragedia jeszcze większa, moi drodzy, to jest bardzo zły stan. A nie, on nie jest tak zły cenowo. Ale nie wygląda to, moi drodzy, ciekawie. Ciekawie na pewno będzie wyglądać, jeżeli to zrobimy na upgrade'zie, moi drodzy. Na upgrade'zie skrzynki podwójnym. Sprawdźmy, co się dzieje tutaj za 2,5 koła z takowej skrzynki. I jednak, moi drodzy, slotter, na którego szansa jest 90-krotnie większa po ulepszeniu, bo tutaj mamy 3% szans, a tutaj mamy 0,03. No, daje nam całkiem fajny łup, moi drodzy, który w moim ekwipunku sobie będzie gościć. Za 600, które nam pozostały, otwieramy, moi drodzy, 3 secret case'y i co dostaniemy, to dostaniemy, moi drodzy. Przypominam o kodzie REMSYŁA, 10% przy doładowaniu, 50 centów na start. Sprawdzajcie kolejne materiały, piszcie w komentarzu, oczywiście wasz drop z daily case'a, jeżeli chcecie wziąć udział w losowaniu, moi drodzy, losowaniu. Takowego wspaniałego noża. W opisie macie link. Sprawdzajcie temat. Pozdrawiam serdecznie i adios. Do następnego.